Bogu, bracia i siostry. Bóg jest Bogiem czasu, prawda? Ja pamiętam, jak kiedyś jechałem do pracy i wyjechałem za późno, jechałem do Cieszyna i mówię: Panie Boże, Ty jesteś Bogiem czasu, pomóż mi zdążyć. I Pan Bóg mi pomógł zdążyć, ale później ten dzień się tak ciągnął, ale tak ciągnął. Bóg jest Bogiem czasu. I wierzę w to, że zdążę dzisiaj usłużyć tak, jak Duch Święty będzie chciał. I nie gniewajcie się, jeśli troszkę przedłużę, jeśli tak będzie chciał Duch Święty. Panie Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że możemy się pochylić nad Twoim Słowem. Dziękuję Ci za to, że możemy czytać, że możemy się budować, że możemy się karmić tym wspaniałym pokarmem. Ale proszę Ciebie też, Święty Boże, o to, abyś używał dzisiaj to Twoje narzędzie, które chcesz użyć do tej posługi, abyś chronił moje usta, aby wypowiadały tylko to, co Ty chcesz. Amen. Wracając do grup domowych jeszcze, to pamiętam, jak kiedyś z takim kuzynem siedzieliśmy i przyjeżdżał wtedy Michał Cieślar i mój kuzyn mówi: nie przeklinaj przy nim. No i ja się starałem nie przeklinać. Później po nawróceniu, i śmialiśmy się z tego, mówiliśmy: ciekawe, jakby to było, kiedy byśmy przyszli gdzieś i ktoś by powiedział: nie przeklinaj przy nim. I potrafiliśmy się śmiać z tego niesamowicie, aż się popłakaliśmy ze śmiechu. Było to dla nas takie niewyobrażalne, gdzieś nie do osiągnięcia na tamten czas. Później pamiętam, jak przychodziliśmy na pierwszy raz, przyszedłem na grupę domową do Nierodzimia i pamiętam, jak się śmialiśmy znów z tym kuzynem: kto dzisiaj usługuje? Kto dzisiaj mówi, ja czy ty? I znowu popłakaliśmy się ze śmiechu, bo było to znowu takie nie do osiągnięcia, żeby któryś z nas mógł kiedykolwiek usługiwać słowem. I powiem wam, że Bóg ma niesamowite poczucie humoru. Dużo większe niż my. I dzisiaj nie przeklinam, dzisiaj mogę dzielić się Bożym Słowem. Niesamowite. Ktoś kiedyś powiedział: a może kiedyś pastorem zostaniesz? Mówię: nie żartuj tak. Ja już wiem, jakie Bóg ma poczucie humoru. Otwórzmy list świętego Pawła do Rzymian, 10 rozdział. Będziemy czytać od 13 wersetu. Ja proszę bardzo o pierwszy slajd, dobrze? Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny.
Pamiętam taki czas, kiedy robiłem instruktora piłki nożnej i trener opowiadał taki przypadek drużyny piłkarskiej, która to była taka drużyna z pierwszej ligi. Jakoś nie umieli strzelić bramki. Nie umieli strzelić bramki i zastanawiali się, no co zrobić, może tych atakujących, tych, którzy są odpowiedzialni za to, którzy są z samego przodu, może ich wymienić po prostu, może bardziej muszą trenować. I analizowaliśmy tą drużynę i okazało się, że oni nie dostawali piłki. Nie dostawali w ogóle piłki. Nie mieli jak strzelić tego gola, bo nie dostawali piłki. Zastanawialiśmy się i mówiliśmy, trzeba zrobić krok do tyłu i zobaczyć na pomoc, jak się pomoc zachowuje. I znowu analizowaliśmy tą pomoc i się okazało, że oni nie dostawali piłki. I mówimy, trzeba się jeszcze troszkę cofnąć i zobaczyć, jak się obrona zachowuje. I obrona traciła piłkę. Albo bramkarz, kiedy wyrzucał piłkę, została już przejęta, albo sama obrona nie umiała tej piłki podać pomocnikom, żeby pomóc podać później atakującym i strzelić tą bramkę. I zrobiliśmy tak, cofnęliśmy bramkę. Najpierw do pomocy, pomoc nauczyła się przekazywać atakującym. Jeszcze wcześniej cofnęliśmy tą bramkę na samą obronę, żeby obrona nauczyła się przekazać piłkę pomocy. Apostoł Paweł mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Podkreśliłem te wersety i chyba nie widać za bardzo, które podkreśliłem. Moja żona mówi, to jest za ciemne, daj inny kolor. Ja mówię, nie, to będzie widać. Słuchajcie, żon. Także kto wzywa, będzie zbawiony. Zbawienie, cel wiary. Apostoł Paweł mówi, to jest cel wiary, zbawienie dusz. Ten, kto wzywa, będzie zbawiony. Cel piłkarza, strzelić tą bramkę. Ale jak mają wzywać? Jak mają wzywać? Jeśli nie uwierzyli. Wcześniej muszą uwierzyć. A jak mają uwierzyć, jeśli nie usłyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Chciałbym zastanowić się dzisiaj nad tym wyrazem posłani. Chciałbym prosić o kolejny slajd. Jak często Pan Jezus w swoich wypowiedziach mówi, że jest posłany. To jest tylko Ewangelia Jana, ja tylko z Ewangelii Jana. Tam kilka wersetów, tak naprawdę nie szukałem tego jakoś strasznie, ale jak często Pan Jezus mówi, że wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarogodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Jeśli zostaniesz posłany, twoje posłanie może się okazać cudami, tak jak w przypadku Pana Jezusa. A Jezus zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć, co mam mówić. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Niesamowite, Pan Jezus odbierał od Ojca i dawał dalej. Przekazywał to słowo, które odebrał, przekazywał dalej. Czy jesteś posłany? Czy jesteś posłany? Proszę o kolejny slajd. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I znowu rzekł do nich Jezus, spokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus posłał, Pan Jezus posłał swoich uczniów. Czy jesteśmy Bożymi dziećmi? Czy jesteśmy uczniami? Czy jesteśmy do tego, aby zostać posłanymi? Czy chcemy od razu strzelać te bramki? Chcemy od razu zbawiać duszę, a zapominamy o podstawach.
Widziałem zdjęcie reprezentacji Polski, kiedy każdy miał zrobić przysiad, zwykły przysiad. I powiem wam, że każdy coś robił, ale to nie był przysiad. To była reprezentacja Polski w piłce nożnej. Każdy robił coś innego, ale to nie był przysiad. To miał być zwykły przysiad. Coś, co jest uczone na samym początku. Każdy robił coś innego. Widziałem takie zdjęcie. I powiecie, no i co z tego? Kiedyś się często ludzie się zastanawiają, czemu ci Polacy tak ani za bardzo gdzieś tam dalej nie umieją w tej piłce nożnej dojść. Ani mają takie braki w podstawach. Takie braki. I ktoś powie, no ale co taki przysiad ma, jaki ma wpływ to na dalszy trening? Czy to ma w ogóle jakiś wpływ? I powiem wam, że to ma niesamowity wpływ. Dajmy na to w późniejszym wieku, kiedy oni ćwiczą na siłowni, kiedy wzmacniają swoje nogi, to jak ustawiają nogi, one powinny być równolegle do siebie. Kąt 90 stopni, to wszystko ma być tak, jak być powinno. A to później ma wpływ na ich kości, kiedy dużo biorą jakiegoś obciążenia, robią te przysiady z obciążeniem i później są kontuzje. To wpływa na ich technikę. Dlaczego o tym mówię? Czy jesteśmy wierni w podstawach? Czy robimy to, do czego powołał nas Bóg? Czy chcielibyśmy pełen Kościół ludzi zbawionych i ludzi, których możemy zwiastować i którzy oddają życie Bogu? Ja proszę o kolejny slajd i proszę o to, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo proście. Tak często patrzymy na ten fragment, myśląc o kimś innym. Panie, wyślij, Panie, poślij. A tak rzadko patrzymy na siebie samego. Był pewien człowiek, skończył szkołę zawodową, był mechanikiem, zrobił praktyki. A później, kiedy była jakaś praca, to zawsze widział tych kolegów ze swojej klasy byłej i mówił, on się bardziej nadaje. I dzwonił do niego, mówi, fajna robota jest. Nie chciałbyś? No pewnie, żebym chciał. I posyłał. I posyłał. Znowu kolejna sytuacja jakaś była. Znowu była okazja do pracy, ale znowu widział kogoś bardziej nadającego się do tego. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników. A patrzmy na ten fragment jak na samego siebie. Wyślij mnie, Panie. Wcześniej pisze, a potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Wyznaczył Pan innych. Dlaczego wyznaczył innych? Przeczytajmy 9 rozdział, 59 werset. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Zatytułowany jest ten fragment Potrzeba wyrzeczeń. Ja bym powiedział gaszenie ducha przez czas, kiedy Bóg do czegoś cię powołuje, kiedy mówi, chodź na modlitwę, przeczytaj Boże Słowo. Jeszcze chwilka, tylko dokończę tą pracę. Jeszcze chwilka, jeszcze tylko zrobię to. Jeszcze tylko pozmywam naczynia, jeszcze tylko posprzątam, jeszcze tylko dołożę do pieca. A Duch Święty czeka.
Pamiętam, jak mówiłem: Panie, poślij mnie gdzie chcesz, pójdę gdzie chcesz. W pracy kierownik mówi, czy bym nie chciał pojechać na szkolenie do Warszawy. No i pierwsze, co pomyślałem, no to nie chce mi się. Nie chce mi się tam jechać. Po co do Warszawy? Na 2 dni tam miałem jechać. Żona w domu, dziecko. Wolę być z nimi. Poszedłem się modlić i przeczytałem, jak Szczepan przed ukamienowaniem powiedział: a wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. No i mówię, no to dobrze, no to pojadę. Jak trzeba, to pojadę. Pojechałem i modlę się: Boże, no co ja się tam nauczę? Tyle, co coś tam do pracy będzie mi potrzebne, ale czy ja... Czemu chcesz mnie tam posłać? I pamiętam, na przystanku PKP w Warszawie przyszedł do mnie człowiek i się zapytał, czy nie mam 10 groszy. Ja mówię, że mam bułkę z kotletem. Nie chciałby pan? A on mówi, no pewnie, żebym chciał. Ja miałem, pamiętam, 3 bułki wczorajsze z kotletem wczorajszym i mówię, jak ja to zjem? Tam na tym szkoleniu będzie tyle jedzenia. Jak ja to zjem? Zjadłem jedną, kończyłem drugą. Mówię, jak ja tą trzecią zjem? Nie chciałby pan bułki z kotletem? No pewnie, żebym chciał. Wziął tą bułkę. Ja pojechałem na to szkolenie. I tam był tak obficie zastawiony stół. Nie mogę powiedzieć, czy było tam czegoś, czego by nie było do jedzenia. Pełno owoców, pełno ciast. Mamy obficie zastawiony stół. Obficie zastawiony duchowy stół. Wyobrażam sobie takiego człowieka, który ma taki plecak i ładuje do tego plecaka. Ładuje do tego plecaka, aż w końcu ten plecak ciąży. List do Hebrajczyków. Jeden fragment mówi o tym, że staliście się ociężałymi w słuchaniu. Jest to 5:11. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Halo. Przecież wiara jest ze słuchania. Czyż nie wiara jest ze słuchania? To czemu Hebrajczycy stali się ociężali wskutek słuchania? Ociężali w słuchaniu? Przecież karmili się pewnie dobrym pokarmem. Dlaczego stali się ociężałymi? Jeszcze inny werset mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak pamiętam taką usługę brata Damiana i brata Kamila, kiedy modlił się, kiedy usługiwali jeden o modlitwie, drugi o czytaniu Słowa Bożego. Ja wtedy tak Bogu dziękowałem, mówię, Panie, dzięki Ci, jak mi było to słowo potrzebne, jakie to jest cenne. Pamiętam jednego brata, który mówił, co się musi jeszcze stać? Co się musi jeszcze stać, żebyśmy zrozumieli? Jego następna usługa była, nie pamiętam, czy właśnie o słowie, czy o modlitwie, ale o takich podstawach. Dalej tutaj list do Hebrajczyków, 12 werset mówi, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. I tak pomyślałem, Panie, niedługo po tej usłudze przeczytałem to słowo. Pomyślałem, Panie, nie chcę być ociężały. Nie chcę tylko ładować do tego plecaka, tylko chcę dawać, chcę się dzielić. Tak czytałem ostatnio w różnych notatkach o ruchu takim fizycznym. Jak to wpływa na nasz organizm. Jak to dobrze wpływa na nasz organizm. Tak uświadomiłem sobie, że
Szatan atakuje nas od dwóch stron. Od strony fizycznej i od strony duchowej. Od strony fizycznej mamy coraz lepszą technikę, coraz mniej się ruszamy, coraz wygodniejsze samochody, nie trzeba już kręcić korbką, tylko naciskamy jeden guzik, szyba się otwiera. Mamy telefony, nie musimy się spotykać, bo możemy rozmawiać przez telefony. Słowo Boże o tym mówi, bo o bożkach, których wasi ojcowie nie znali. I technika idzie do góry, wszystko powinniśmy szybciej zrobić i wiele rzeczy szybciej możemy zrobić, ale stajemy się coraz bardziej siedzący, ociężali. I tak mówię ostatnio mojej żonie, żono, taką mam wiedzę na temat tego sportu, no i co? Nie ruszam się, bo teraz, no teraz mi się już nie chce. Powiedzcie, czy wyglądam jak otyły? Nie, ale jestem ociężały. Czuję się fizycznie ociężały. Wiem, że powinienem ruszać się 5 razy w tygodniu po 20 minut. Wiem wszystko, jak powinny te ćwiczenia wyglądać. I faktycznie to dobrze wpływa na nasz organizm. Czujemy się zdrowi, weseli. Ta tkanka tłuszczowa jest zamieniana w mięśnie. Ta krew lepiej krąży, bo ta pompa lepiej działa. I też to wpływa na, nasze te narządy wewnętrzne. Ma to same pozytywne skutki. Apostoł Paweł mówi, że ćwiczenia te cielesne tak niewielki przynoszą pożytek. On nie mówi o tym, że nie przynoszą pożytku. On mówi, że niewielki, bo porównuje to do ćwiczeń duchowych. Porównuje to do ruchu duchowego. Tak kiedyś ktoś powiedział, że kiedyś ludzie zabijali się walcząc o jedzenie, a teraz zabijają się jedzeniem. Powiem wam, że jakie to jest cenne. Jakie to jest cenne wiedzieć to. Ale jak bardziej cenne jest wykorzystać to w swoim życiu. Choćbym cały świat pozyskał, nie? Choćbym całą wiedzę pojął, a miłości bym nie miał. Mógłbym całe to Słowo Boże znać na pamięć i mogę siedzieć w ławce, bo jest mi wygodnie. Kiedy słyszałem takie wspaniałe stwierdzenie, że korniki też siedzą w ławkach, a zbawione nie będą. Także myślę, że dobrze jest nie być kornikiem. Dobrze jest się ruszać. Powiem wam, że w tym słowie, które czytaliśmy, kiedy Pan Jezus mówi, że został posłany, jest tam użyte takie słowo z greckiego apostello, co znaczy posłać, wysłać. Ale tutaj, gdzie czytaliśmy, proście Pana żniwa w Ewangelii Łukasza, aby wysłał, jest tam już użyte inne słowo, ekballo, co znaczy wypchnąć, wyrzucać, a nawet wypędzać. I powiem wam, że Pan Jezus wysłał innych, bo tamci mieli swój czas. Oni mieli swój czas dla Pana Jezusa. Mówili jeszcze nie teraz. No przecież to ważne rzeczy. No trzeba było tam pogrzebać kogoś. Ojca trzeba było pogrzebać. Przecież to były ważne rzeczy. Ale są jeszcze rzeczy ważniejsze. Zbawienie dusz, cel wiary. Do tego powinniśmy dążyć. To jest najważniejsze w naszym życiu. Aby wprowadzić naszą rodzinę do tej arki. Do tej arki przymierza, tak jak Noe. Wprowadzić ich wszystkich, aby mogli być zbawieni. Bo jak za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak samo jedli, pili, żenili się. Jak jesteśmy atakowani, musisz się wybudować, musisz mieć wspaniały dom, musisz to zrobić, musisz, nie musisz. Co mamy zwiastować?
Mamy zwiastować dobrą nowinę. Dobrą nowinę o Panu Jezusie. A Izajasz mówi, otwórzmy może ten fragment. Izajasz, 6 rozdział to jest. Wybaczcie, 40 rozdział. 40 rozdział, 6 werset. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest jak trawa, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Czy to jest dobra nowina, że moje życie jest jak trawa, że dzisiaj jestem, a jutro mnie nie ma? Kiedyś byłem z moim kuzynem na cmentarzu i oglądaliśmy nagrobki, oglądaliśmy, ile tak ludzie żyją najwięcej. I najczęściej powtarzające się nagrobki to było gdzieś tak 50 do 70 lat. Życie jest jak trawa. Nawet nie zdążymy wybudować tego domu często, a jeśli wybudujemy, to często nie wiemy, kto, tak jak mówi Salomon, nie wiemy, kto to weźmie. Salomon mówi marność, wszystko marność. Ale mamy obietnicę, że będziemy zbawieni. To jest nasz cel. Tam mamy patrzeć, to na to, co w górze, nie na to, co na ziemi. Ale mamy też zwiastować dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, że przyszedł na ten świat, żeby za nas umrzeć, że chce nam dać życie nowe, że chce, abyśmy żyli wiecznie w Jego Królestwie. Ale chce nas też posłać. Taki piłkarz Leo Messi, piłkarz Barcelony w wieku 15 lat, powiedział, że on wie, że jak będzie dobrze trenował, że jak będzie się dobrze odżywiał, to ma szansę zdobyć złotą kulę. Złota kula to jest dla tego piłkarza, który jest najlepszym piłkarzem świata. On wiedział, że jak będzie dobrze trenował i dobrze się odżywiał, to ma szansę to osiągnąć. I chciałbym popatrzeć na to tak, że wiemy, jaki pokarm jest dobry, ten duchowy pokarm, i możemy się nim karmić. Ale też musimy wiedzieć o tym, że musimy dobrze trenować, czyli być posłanym. Być posłanym. I może ktoś z was sobie wyobraża jakąś służbę, jakąś misję. Czasem będziesz posłany do sąsiada obok. Będziesz mu miał pozbierać może drewno i może ci się to nie będzie podobać. Może będziesz posłany do swoich rodziców, aby po prostu z nimi pobyć. Czasem wystarczy przyjść i usiąść. Ale odebrać to z góry. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Kiedyś mówiłem, że jakie to by było wspaniałe, kiedy każdy członek byłby posłuszny Duchowi Świętemu. Jak w naszym ciele to działa. Mówię mojej żonie, popatrz Aniu, gotowało się na mleko. Mówię, jak to mleko będzie skipieć, to sygnał idzie z mózgu do mojej ręki i moja ręka wyłącza gaz. I sygnał idzie do moich ust i one będą chuchać po tym mleku, żeby ono nie wyskipiało. Odebrał i od razu zrobił. A co jeśli bym powiedział, a zrobię to później? No to bym miał sprzątanie. Jakby to było wspaniałe, kiedy my byśmy odbierali z góry od Ducha Świętego i wykonywali. Wykonywali to, do czego nas powołuje. Powie ktoś, ale ja tego nie czuję. Czytam to słowo, ale tego nie czuję. Nie chcę tego nawet robić może. Pan Bóg chce zmieniać nasze serca. Chce je wypróbowywać. Chce, żeby to zło wychodziło. Jakie to jest wspaniałe, ale jakie to jest też trudne. Kiedy Bóg nas doświadcza, kiedy nas wypróbowuje, to nie jest przyjemne. Ale wychodzi z nas to, co w nas być nie powinno.
My mamy stawać się mniejsi. A On coraz większy w nas. Chciałbym ostatni jeszcze ten slajd. Proście, po pierwsze, abyśmy zostali posłani. Zwiastujmy, aby ludzie mogli usłyszeć, aby mogli uwierzyć, aby mogli wzywać i aby mogli zostać zbawionymi. Proście, aby Pan Bóg nas posłał. Tam, gdzie chce, jak chce. I ostatni slajd. Chciałbym, żeby odpowiedź każdego z nas na to zwiastowanie była dzisiaj: oto jestem, poślij mnie. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Kogo poślę i kto tam pójdzie? W różnych rodzinach jesteśmy, w różnych miejscach pracy. I nie każdy z nas może głosić w tym czy w tamtym miejscu. Nie każdy może mówić o Bogu w tym czy w tamtym miejscu. Ale tam, gdzie jesteś, tam, gdzie Cię Pan pośle, tylko Ciebie tam może Pan posłać. Może to jest miejsce tylko dla Ciebie. Nie chciejmy, żeby było tak jak w tym przypadku w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus posłał innych. Kiedy Pan Jezus musiał posłać innych. A jeśli tego nie czujesz, w ogóle myślisz: ja nie chcę być posłany. Chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś się modlił, abyś prosił o to: wypchnij mnie, Panie. Chcę mieć takie pragnienie. Chcę mieć pragnienie służby. Nie chcę już siedzieć w tej ławce. Nie chcę już siedzieć. Chcę się ruszać. Jeśli ten ruch fizyczny ma taki dobry wpływ na nas, to ileż bardziej ten ruch duchowy. O ileż bardziej to. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem czasu, że Ty jesteś Bogiem wspaniałym. Dziękuję Ci za to słowo, które nam dałeś. Dziękuję Ci za to, że mogłem tutaj stać i mogłem mówić to, co Ty chcesz, Święty Boże. Kochany Ojcze, ale też proszę Ciebie o to, abyś nas posyłał tam, gdzie chcesz. Abyś nas posyłał, Święty Boże. Abyś nas posyłał w te miejsca, gdzie nas widzisz. Abyś nas posyłał w te miejsca, gdzie jesteśmy potrzebni. Święty Boże, tak bardzo Ciebie o to proszę. Tak bardzo Ciebie o to proszę, Tatusiu. Dziękuję Ci za każdą sytuację, którą pokazujesz. Dziękuję Ci za to, Święty Boże. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą pokazujesz, która potrzebuje Ewangelii, która potrzebuje zwiastowania. Święty Boże, i na to Twoje pytanie chcę odpowiadać. Oto jestem, poślij mnie, Panie. Poślij mnie tam, gdzie chcesz. Poślij nas tam, gdzie chcesz, Święty Boże. Ty wiesz najlepiej, gdzie jesteśmy potrzebni. I chcemy tak jak Ty, Panie Jezu, odbierałeś od Ojca, tak samo my chcemy odbierać od Ducha Świętego, odbierać z góry i przekazywać. Panie, nie chcemy być ociężali wskutek słuchania. Nie chcemy tylko słuchać i słuchać. Chcemy być wykonawcami Twojego słowa. O to się modlę i o to Ciebie proszę, Święty Boże. Posyłaj nas, Panie. Posyłaj nas tam, gdzie chcesz. O to się modlę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kochany Ojcze. Amen.